Witajcie. Ciekawa jestem, czy zdarzyło Wam się kiedyś przez pomyłkę odwrócić ekran w Waszym laptopie, to znaczy, że ikonki były do góry nogami, albo leżały na prawym boku, albo na lewym boku. Mnie się zdarzyło. No wiem, dla nas to jest bez różnicy. Ale co, jeżeli osoba widząca chciałaby coś zrobić na takim komputerze? Wtedy zaczynają się schody, bo naprawdę nie każdy wie, jak zmienić te ustawienia. Ja Wam pokażę, jak przywrócić ekran do stanu używalności. Przechodzimy na pulpit. Każdy robi to po swojemu. Ja wciskam Windows i literkę M, jak minimalizuj. Teraz wciskam Ctrl i spację, aby usłyszeć niezaznaczony. Dobrze, wciskam klawisz menu kontekstowe. I strzałką w dół przechodzę do opcje grafiki rozwijane. Opcje grafiki rozwijane. Wciskam strzałkę w prawo. Teraz strzałką w dół przechodzę do rotacja rozwijane. Rotacja rozwijane. Wciskam strzałkę w prawo. I tu mamy cztery możliwości. 0 stopni, 90 stopni, 180 i 270. Obróć to 90 stopni od masy 4. Obróć to 180 stopni oznaczone od 4. Obróć to 270 stopni od 4. U mnie oznaczone jest 180. To znaczy, że ekran mój jest do góry nogami. Aby to zmienić, musimy zaznaczyć 0 stopni. Wracam strzałką w górę do 0 stopni. I tu wciskam Enter. I to wszystko. Ekran wygląda już normalnie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!